Zaraz zobaczymy, co te skurczysyny zrobią. He? Szóstka. Tachu! No, no, podchodź, podchodź, tak. To się oblałem. Ten najgorzej ma 400, nie? Ja mu prawie nic nie zrobiłem. Dobra, weź tu chodź, pomóż, kurde, bo jest lipa z tego, co ja widzę. Dobra, smok się zajmie tutaj tymi jednostkami. Nie na długo. Anioł, weź, zejdź mi z drogi, kurde, no. Co? Jakim cudem tak małą zabrałem? Przecież to jest niedorzeczne, nie? Ile on ma, kurde, obrony? Atak 14, obrona 12, no. Przecież on wcale nie jest jakiś koks, nie wiadomo jaki. W sensie, w stosunku do mnie, no to wiadomo, że... jest lepszy. No, no, no tak, o czym my gadamy. Tego zostało 10, wspaniale! Zaraz się okaże, że ta druga Cox armia, która miała wyjść i coś działać, jest do wywalenia. W ogóle, że zaraz mi on rozgromi przez to, że nie mam odpowiedniej ilości ataku, współczynniku ataku i obrony. No i tak będzie. Bo ja już to widzę. Ja to przegram. Ja pierdyka. This is fucking ridiculous. Dobra, już tamci chyba go dokończą, nie? Przecież to jest dramat. Albo go nie dokończą. No. Ale to jak nie jeden, to kolejny zaraz przyjdzie. Fucking hell. Co ja mogę? Nic nie mogę. Wonderful. Została mi zjawa, która jest nic nie warta w tym momencie. Wiem, jaki i kiedy błąd popełniłem. Błąd był w momencie,
Gdy tą postacią siedziałem bezsensownie w zamku. A mogłem tutaj wszystko wokół sobie odwiedzać. Tutaj. Dwa ataku albo obrony sobie wziąć. Do tego tutaj. Obronę. Tutaj atak za darmo. Wiedzę uzupełnić. Tutaj obrona. Tego jest pełno tutaj. A ja tego nie zrobiłem. I to by było całkowicie inny przebieg walki. I niestety chyba podejmę decyzję, że wczytam, bo bez sensu jest tracić tą postać i tą całą armię. W tak głupi sposób. Niech se weźmie ten zamek w cholerę. Ale ja nie mogę pozwolić na to, że on w ten sposób, kurde, ze mną wygra, nie? W tak łatwy sposób. Aha, nie, to wcześniej muszę wczytać, bo ja już jestem chyba przy nim, tak? Tylko, że on mnie nie chciał atakować. Bo wiedział, że mniej więcej jesteśmy na równi. Dobra, to my się taktycznie wycofamy. Chyba, że będziemy się bronić w zamku. To też jest jakieś wyjście. Zobaczymy, co on zrobi. Natomiast tymi postaciami muszę stąd spieprzać w tym momencie. Wypindalaj stąd. A ja... Tą postacią to się też mogę podetrzeć. Czy ja tu mam szkieleta? Tak, mam wszystko w ogóle, nie? To nie ma sensu tutaj się bawić w przyjmowanie kopalni, bo to szkoda czasu. Co ja mam robić tą postacią? Oto jest pytanie. Już w ogóle na siódemce save'uję. Ja nie wiem, co ja mam robić. Chociaż mógłbym ten zamek przejąć, nie? Mógłbym. Odbić. Ale jest nowy tydzień. To on tu dokupi armię, a jest. To mogłem od razu zrobić. Kurde! To jest straszny dylemat. Ten mi się będzie panoszyć tutaj. Ja nic mu nie mogę zrobić. I to taka robota. Dlaczego ta postać jest taka słaba? 2 i 3. Tu już kurde ten mógłby już prędzej walczyć z nim, nie? Ale też miodu nie ma, nie? No ale to będzie tylko gorzej. Ja muszę spieprzać. Chociaż tutaj kurde mam armię do wykupienia, no. I to ile? O, what the hell. Nie wiem, co mam robić. No on idzie po kolejny zamek, no. That's obvious. Pitole. No bo jest jeszcze opcja cofnąć się i oddać mi ten jeden zamek, a w międzyczasie może bym zdążył oblecieć tę całą resztę, ale nie wiem.
Dobra, mam już trzy jego zamki. On jest tutaj. On mnie nie zaatakuje. Ale jak zobaczy pusty zamek, to się do niego wróci. Czekajcie. Dziewiątka. To już tak na hardkorze, nie? Chociaż mógłbym go teraz zaatakować, ale mówię, to nie ma najmniejszego sensu. Tym za to zaś muszę jak najwięcej kupić armii i stąd spieprzać. Się nakupowałem. Kurde. O Boże. Trudne jest, kurde, ten scenariusz, nie wiem, już po prostu przydałaby mi się pomoc Keksa. On jest dobry w Herosy, kurde. Bo ja naprawdę nie wiem już, co ja mam tutaj począć. Kupmy szkieleta, ile się da. By było bez sensu. Poświęciłbym postać na to, żeby przekazać mu resztę armii. Przy czym i takiej nie ma za wiele. Get ready here. Tego czemu nie kupiłem? Albo chyba kasy nie miałem. No nie wiem, nawet zapisuję na tej dziewiątce, ale to każdy krok ja tu zapisuję i... Chuj, niech bierze ten zamek, spierdala na drzewo. Tam i tak już żadnej armii nie zostawiłem. Teraz tak, ty się wracaj tu, przekaż mi tę armię, muszę stworzyć, sklecić jednak tutaj jedną, porządną, przekazać przede wszystkim temu armię. I odbić ten zamek, no innego wyjścia nie ma. Tutaj niestety komputer już idzie odzyskać swój zamek, ja mam 11 tysięcy, to bez sensu w ogóle jest tu znowu coś kupować. Bo on i tak go przejmie. To jest takie, kurde, właśnie to... Ja chcę coś tu zdziałać i nie mogę. Dobra, tą postacią ja muszę iść tu. Teraz tak. Teraz tak. Nie, bo ci to są i tak słabi. Chociaż kurde, może właśnie ja przez to przegrywam ciągle, że ja mi brakuje tej jednej jednostki. I ty zapindalasz tutaj. A ty pójdziesz odzyskać zamek. I nie wiem, zapiszmy to na dwójce czy coś, bo ja już nie ogarniam. Dobra, on tam sobie chodzi. Ten niech mi zejdzie z drogi. Żebym ja nie musiał go omijać specjalnie. Tylko, że on wejdzie 100% do zamku, nie? Jak mnie zobaczy. Jeszcze temu przekażemy tutaj tą resztę armii. A później chyba zrobię tak, że ja tę armię rozłożę na pół i nie będę miał innego wyjścia, po prostu... Po prostu ją rozłożę na pół.
atak. Weźmiemy jeszcze to, tylko muszę uważać tą postacią, bo on kurde ma jednego szkieleta, żeby mnie zaraz nie zabili. Też się tu nie mogę za długo kręcić. No tak, no co ja tu zrobię? No już do mnie idzie. Pierdzie. Dobra, tamten odszedł od zamku. Teraz tak, ten ważny. Nie, zostaw to w cholerę. A dupa, nie pójdę se tam, bo pierdzieloni Gimli stoją. No przecież mnie szlak trafi, no. Ja pierdzielę. Jak już się decyduję, żeby coś zrobić, to nie mogę. Oh my fucking god. No on idzie po kolejny kurde zamek odzyskać. Tym, żeby mnie to kurde nie zaatakował. Dobra, no musimy wrócić, no nie ma innego wyjścia. No pieprzony Gimli stoi na przeszkodzie i nic nie zdziałam. Odzyskujemy zamek, zabijamy Patałacha. Come to daddy, motherfucker. No tu mi jest bez sensu coś, cokolwiek kupować. Może potęga jest w tym szkielecie? Ja powinienem tego szkieleta wykupić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Piąty dzień, mam 30 tysięcy, nie? Mam tyle zamków, ja mam tylko 30 tysięcy. Ja nie wiem. On tu nie ma kurde ratuszu wykupionych? Przecież ma. Znowuż idzie odzyskać wszystkie zamki. Tak, ja podejdę tu, on pójdzie tu i tak będziemy się ganiać. Nie, no to jest kurde dramat. To jest dramat. Stoję. Jak ta pała. Tracę kolejki. No i co ja mówiłem? Dojdę go na raz, czy nie? Jest, ja pierdzielę, wreszcie, nawet nie zapisuję, kurde, chociaż w sumie warto by było, nie? Ale wydaje mi się, że z moimi statystykami gościu leży po prostu, nie? Bardzo fajnie, że się zrzuciłeś na szkieleta. Podoba mi się to. To tak zwane patera. Gryfa trzeba obowiązkowo, żeby mi kurde odblokował strzelającego.
Fuck, już jest po ptokach, kurde. Tym to też nic nie zrobię teraz, a jaka kurde lipa. Jak to nie za... Ile oni kurde zabrali już tego szkieleta, że na hita tego nie zrobiłem. 500 zostało. No nieźle. Zgin i przepadnij. No i to po tej walce. No może przesadzam. Może przesadzam, ale tak bym powiedział, że po tej walce, znaczy ogólnie tutaj, nie wiem czy jest co rozdzielać, nie? Ale... trzeba. Dawaj, wracaj tu po tę armię, rozdzielimy to na pół i kurde, trzeba zacząć tutaj działać, bo mnie szlak jasny trafi. Jest siódmy dzień. Tu ten zapitala tutaj, nie? No i tyle. Okej. Okej. Na pół. Na pół. Dobra, mniej więcej. To zakładamy tu. To jest teraz nasz koks. I koks uzupełni armię? Nie, tamten ich sobie uzupełni. A my koksem już idziemy, bo on ma dosyć duże współczynniki obrony i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, więc... teraz tak, bo ja tu chcę szkieleta dokupić. Jednak. Tylko, kurde, bo kasa, nie? Jak kupię, to potem tych będzie ciężko ulepszyć. Ale dobra, mogę sprzedać jeszcze... te... aha, teraz nie kupię tego. Fucking idiot. Dobra, sprzedajmy od razu te... surowce. Nie ukrywam, że dobrze by było mieć ulepszonego tego smoka. Może byłoby wtedy łatwiej, lepiej. Ale... także tym sobie idziemy tutaj uzupełnić. A ten tutaj dalej chodzi... po prostu zbiera. Czerwony dalej sobie chodzi po całej mapie, się panoszy, a ja gówno mam do gadania. Ale idziemy odblokować tutaj Gimliego. Bo muszę tym tam pójść. I tak, co tu się uda, to kupimy, co nie, no to nie.
I tak musimy poczekać, aż tamten przyjdzie. Dorzuci jeszcze tutaj swoje właśnie 5 groszy i myślę, że możemy ruszać. Na dwie armie. No on tutaj sobie, kurde. Nie wiem, czy on, kurde, twierdzi ten komputer, że on mnie pokona, dlatego tutaj tak sobie pewnie chodzi. Wataha? To lepiej go weźmy my. A nie, my i tak już doświadczenia nie możemy mieć więcej. Dobra, szkoda many na nich. Będziemy do nich strzelać. Tyle w tym temacie. Tego zaraz zaatakujemy, on na pewno nie ucieknie. Coming. Tutaj też kupimy. Kurde. Zapomniałem, że tamtych muszę poulepszać. Uspokójmy się z tym kupowaniem. No gościu, mam nadzieję, że nic ci nie da to zbieranie tego wszystkiego. Przecież to wszystko zależy, jaką ma armię. No nie za dużo. Ale ja też mam taką, no, połowiczną armię, nie? Wydaje mi się, że on ucieknie, ale... Czemu on nie podchodzi? Teraz dopiero. Ruszył. Dobra, to mamy, to jest odwiedzone. Ja myślę, że to jest ten moment, że trzeba zejść do podziemi i zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Czy tam jest w ogóle jeszcze co odwiedzać. Dobra, mam 8 tysięcy. Czy się uda wszystkich ulepszyć? Uda się. Dobra. Tym robię wypad. W sumie dużo chodzi, więc niech będzie tutaj. A tutaj. Jeszcze 30 szkieleta. Sprzedajmy jeszcze wszystko. Dobra, lecimy po statystyki, bo inaczej będzie ciężko cokolwiek tu zdziałać.